No te kąty wszystkie Państwo bardzo dobrze znacie. Tu w kierunku naszym zbliża się, jedzie autobus 105. Tutaj są te szarytki właśnie, gdzie mieszkał Wasz papież. Jesteśmy, proszę Państwa, tutaj, no akurat dopiero co wyszłam z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Jadę na wernisaż, na dział Dąbką. No ale dzwoniąc do Mareczka Zajączkowskiego, ponieważ on na wsi mieszka teraz, znaczy nie mieszka, wyjechał na ten tydzień i mówi, że wilki, jelenie ogląda i to wszystko. Ja mówię, no rzeczywiście, jeszcze tego brakowało. I nic nie chce, tam Renatka mu coś tam do zjedzenia zrobi. Tam się jelenie ogląda, a my tutaj oglądamy, tylko są te lochy i barany jeszcze, jak można, czy to w przysłowiach powiedzieć, czy w przenośni w Warszawie. No tutaj jest ta biblioteka uniwersytecka, moherowa, wszystko, nawet znalazłam na fotelu książkę leżącą, czego naprawdę uczy Biblia. Ktoś sobie czytał, no bo dziewczyna biedna ze wsi musiała czytać księgi poważne i jej i taka trafiła się. Także żegnamy, proszę Państwa, żegnamy bibliotekę uniwersytecką. No i tutaj to jest jazda dobrą. Także rzeczywiście ciemno, głucho wszędzie. Do czytania Pisma Świętego nikt nie spieszy, ale książka mogła leżeć. My tu skręcamy, patrząc się tam w odległości, oglądając most Syreny Wisłę. Także wiecie Państwo, rzeczywiście tutaj jak dużo tej wody jest, no to są te barany i te lochy. A tak na jelenie, wilki i te bez lasu, takie coś to jest, no to pojechał Marek Zajączkowski i ja mówię, najlepiej takiemu siedzieć tam gdzieś na wsi, bo to był 105. Cały świat. Konowczyńskiego, rzekomo, że Państwo znacie. To czy Nowy Świat, Teatr Polski, skrzyżowanie Świętokrzyskiej. Także proszę Państwa, jak jadę z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, to tam przecież tak, Świadków Jehowy nie spotkasz, ani Mormonów, ani Ewangelików, ani Prawosławnych. Świadków Jehowy nie spotkasz, no bo kto by to ze Świadków Jehowy prawo studiował teraz w tym takim newralgicznym czasie? Nie byłoby. Także Świadków Jehowy, proszę Państwa, nawet